Jesteśmy na Space Urban Beer z Filipem, tak. Dzień dobry. Cześć Filip. Cześć. Słuchaj, słyszałam, że masz premierę dzisiaj na targach. Tak, pierwszego produktu z naszej zimowej kolekcji jest to flanela ocieplana. Kurtko, bluzo, flanela. Możemy rozpiąć. Tu mamy, jeszcze pokażę taką tajną kieszonkę na suwaczek. Pyk. Możemy trochę rozpiąć, pewnie. Jeśli dasz radę oczywiście. To jest jednak ciuch dla prawdziwych mężczyzn. Tak, solidne, wiesz, nie do rozwalenia. Tak, tu mamy pikówkę. W środku jest jeszcze kieszeń na portfel oczywiście. Kieszenie boczne na rzepa. Na rzepa, o fajnie. Płatki żeby nic nie wypadało, tak. I to jest nasz pierwszy produkt z naszej zimowej kolekcji. Linylowa koszula. Tak jest, ocieplana. Kurtka tak naprawdę, bo jest ocieplana na kolekcję jesień-zima. Dokładnie. Tak, mamy też dresy. Dresy. Z suwaczkiem, żeby nic nam nie wypadało. Mamy dwa kolory, czyli sól z granatem i sól z pieprzem. Dla każdego coś. Tak, dokładnie. Same męskie rzeczy, prawda? Pareczka na deszczowe dni, które się zaraz zaczną. Jest to moro ściągnięte, materiał ściągnięty z Holandii. Od producenta, który robi techniczne materiały. Jest całkowicie wodoodporna. Tak to wygląda. Jak jest z twoimi projektami? Czyli tworzysz rzeczy, które tak naprawdę sam potrzebujesz nosić? Tak, czy... raczej to jest tak, że projektuję pod siebie. W sensie to, co mi się podoba i to, czego potrzebuję. I dopiero wtedy jakby... Sprawdzasz na sobie, a potem wypuszczasz. Dokładnie. Nawet rozmiary są robione pode mnie, rzekłem. Okay. Czyli masz ograniczoną jakość. Rozmiarówkę? Absolutnie nie. Tak, rozmiarówkę. Tylko nie, pod siebie. Nie. W sensie, że wiesz, robię sample i jakby jak on mnie dobrze leży, to powiedzmy, że jest okej. Okay. Zwłaszcza, że kroję wzory, wiesz, jak mi się coś podoba, to często jest tak, zdarza się najczęściej i zresztą widać od 4 lat jak robię z tą firmę. Podoba się też to innym mężczyznom, także ma to jakiś sens. Yes. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trzymajcie się. A jakość oczywiście super. Najlepsza.